Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z DeLong Drive. Dzisiaj jest taki odcinek z modyfikacji. Jak widzicie, jest zima też, bo był update w TLD. I generalnie chcecie zobaczyć antenę mojej konstrukcji. Jeśli ktoś nie śledzi mojego drugiego kanału, to tutaj możecie zobaczyć. Antena się troszeczkę nam załamała. Natomiast nie o tym jest ten odcinek. Tutaj się jeszcze zwisa. Bo jest to odcinek o helikopterze. Helikopterem, który można latać. Jest to modyfikacja. Modyfikację oczywiście znajdziecie na serwerze Discord oficjalnym. Link do tego Discorda macie w menu głównym. Ewentualnie jakbyście tam dołączyli na mojego Discorda, to też ktoś wam może tam zarzucić, ewentualnie coś tam pomóc. Pamiętajcie o tym, żeby zaobserwować mnie na Instagramie między innymi. Wszystkie link masz w opisie. I tym oto pojazdem latającym, mechanicznym, możemy się przemieszczać. Co prawda jest to troszkę trudne, ale widzę, że już to trochę naprawili, bo przynajmniej odcinek, z którego nagrywałem pierwszą wersję, był delikatnie, bym powiedział, zbugowany, bo wciąż jest trudno. Ale generalnie jak odpuszczaliśmy klawisz latania, to nic się w zasadzie nie działo. W sensie te śmigiełko przestawało się kręcić. Teraz przynajmniej się kręci po puszczeniu spacji. I jako tako tam jeszcze gdzieś tam można sobie polatać, ale zobaczcie, że jest to naprawdę trudne, bo ja już trochę polatałem i wciąż nie potrafię. Jedyny plus tej modyfikacji jest taki, że możemy się pobawić tak naprawdę. Dziwne rzeczy tutaj się dzieją też z tym helikopterem. Ogólnie jak sobie gdzieś polecimy, też się dzieją jakieś takie dziwne kwiatki, bo zaraz po prostu ta mapa nam zniknie i nie wiem tak naprawdę dlaczego. W ogóle teraz trochę ten helikopter nie może nabrać wysokości. Niby coś zostało zmienione, niby coś zostało poprawione, ale też i zostało coś tutaj popsute. Dobra, że nie było, że lecę za wysoko. Postaram się tutaj lecieć niżej. Też nie wiem, czy mi się to teraz uda, bo naprawdę traci tutaj wysokość, jak się odpuści. I nie chcę później już latać tak za bardzo. Mam nadzieję, że tutaj... Dobra, uratowane prawie, że... Houston, mamy problem. Houston. Houston, pomóż. Prawie. Dobra. To jeszcze raz, jeszcze jedna próba. Sobie cały odcinek poświęcony o helikopterze, to tam. Lecimy. Lecimy dalej. Chcę wam właśnie pokazać, a być może już ten błąd naprawili, no nie wiem. Generalnie dźwięk się zmienia, tych silniczka, czy tam tych śmigieł, czy to jak to tam nazwać. I generalnie wszystko znika, jakbyśmy wylatywali poza mapę, nie? Jak widzicie, tutaj teren się generuje na bieżąco. I raczej nie powinno być tutaj żadnych problemów. Natomiast ja takie problemy napotkałem. O, widzicie, właśnie o tym mówiłem. Było widać mapę normalnie, czyli nie wylecieliśmy poza nią. No i w sumie teraz mogę wszystko robić, bo i tak nic się nie stanie. Jedyne, co mi teraz pozostało tak naprawdę, to wczytać giereczkę. Jeszcze raz. Teraz chyba w ogóle zleciałem pod mapę. Z tego, co widziałem, jakieś teksturki. I to by było na tym tyle, nie? Z tego. Z mojego latania. Więc trzeba znowu wczytać grę. Bo nie wiem, czy wczytywanie save'a działa. Co to za latające zające? Ty! Co tu się dzieje? Dobra, jeszcze raz. Jak mamy ten helikopterek, to polećmy. Polećmy sobie gdzieś w tamtą stronę. Tym skręcaniem tutaj... To też jest problem. Bo po prostu te skręcanie... Znaczy inaczej. To się nie lata jak w GTA, jak nie wiem, w jakichś innych tam giereczkach, tylko po prostu to... Ta gra nie jest przystosowana do helikopterów, o, że tak powiem. Generalnie latanie tutaj jest naprawdę czymś ciężkim, to jest naprawdę wyzwanie. Jeszcze żeby się gdzieś tam obrócić. Patrz jak ten, ale wycelowałem idealnie. Lecimy. Teraz już lecimy, człowieku. Czekaj, nie wiem jak skręcić. Kurde. Opa, odbiłem się. Dobra. Samo mi skręca. Po robocie. Jeszcze raz. Fajnie, że można go tutaj postawić, że on się nie niszczy, że tam nie wybucha czy coś.
Też jakby wybuchał, to już w ogóle by była tragedia z tą modyfikacją. Ale jak widać, po prostu działa. Śmigiełko się kręci. Można latać. Generalnie to tak bardziej na nudę niż do przemieszczania się, no bo tak mówię, no. Przemieszczaniem się tutaj z tym helikopterem to jest po prostu katorga, tragedia i w ogóle. Nie bardzo się da, tak jak widać. Generalnie zaraz wam się mapa skończy. Bo nie wiem, czy gra tak działa, czy po prostu tak to widzi, czy o co z tym chodzi. Ale nawet. O, ten dźwięk się już zmienił. I zaraz mnie z mapy wywali. Zaraz się będzie w stanie renderować. Nie wiem, czy to już prędkość taką osiągnęło, czy o co chodzi. Ale tak według mnie nie powinno być. Może po prostu za daleko w tym kierunku tam latam. O, kusy wam też nie straszne. Bo. Ej, a czekaj. Spróbujmy teraz zawrócić. Chciałbym zawrócić. Halo. Zawróciłem, bo tam widzę w sumie ten sam budynek. To może i coś się uda tutaj teraz przekombinować. Generalnie jak się leży, to chyba też powinno. No, prawie. Prawie, że się można tutaj przewrócić na właściwy boczek. Spróbujmy jeszcze polecieć tam dalej. Kawałek. Bo to jak się wystartuje. A. To nie wiem w sumie, czy to wylatuje za mapę, czy o co chodzi. Tak naprawdę. Ale generalnie. I kołki mogę robić. O. Nic mi się nie stanie. Spadłem znowu pod mapę. Dobra. Taki króciutki odcinek o tej modyfikacji. Napiszcie w ogóle, co o tym sądzicie, czy tam spróbujecie, czy coś. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem. Zapraszam Cię na mojego Instagrama, na mojego Discorda. Wszystkie linki masz w opisie. Ja mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.